Dzisiaj w naszym cyklu podcastów Polskiej Akademii Nauk mamy gościa specjalnego, bo jest to wiceprezes Akademii, pan profesor Aleksander Welte, który zajmuje się czymś, co powiem szczerze, no dla mnie jest nie do końca zrozumiałe, chociaż mam odrobinę wykształcenia, bo zajmuje się ekonometrią. Powiedz, Alku, co to takiego jest? Brzmi jak ekonomia, a to nie ekonomia. Wiesz, po takiej zapowiedzi gość specjalny, to ja się czuję zupełnie specjalnie skonfundowany, ale postaram się oczywiście odpowiedzieć na to pytanie. Ekonometria jest przedłużeniem statystyki matematycznej w stronę nauk społecznych, tak można powiedzieć najogólniej. Więc jest to dyscyplina dość formalnie osadzona w I tak chyba powinienem od tego zacząć. Czy to z ekonomią nie ma nic wspólnego? Ależ ma. Dlatego, że jest przedłużenie w stronę nauk społecznych. To znaczy, że przy pomocy metod ekonometrycznych przede wszystkim opisuje się procesy gospodarcze i społeczne. I ta dyscyplina jako dyscyplina wyrosła właśnie na zastosowaniach z dziedziny przede wszystkim ekonomii. Zresztą sama nazwa ekonometria to jest econometrics and measurement, tak? Ekonometria, tak? Czyli pomiar w ekonomii. Ale to jest oczywiście no, szalenie płytkie rozumienie, chociaż sam termin został wymyślony właśnie w taki sposób przez Reinharda Frischa. Sama dyscyplina ma około 100 lat. 100 lat tylko. Ale tylko. Kurczę, tylko? Nie, no, tylko. Zarządzanie to ma... Ale porównaj to z matematyką, tak? Prawda. Tak? Więc można powiedzieć, że to jest tylko. Ale można także powiedzieć, że to jest aż. Natomiast tak jak wiele dyscyplin tego typu, ona wyrastała i ciągle wyrasta z pewnej potrzeby. Czyli potrzeby coraz precyzyjniejszego opisu zjawisk społecznych i zjawisk gospodarczych. No i w związku z tym trzeba zaproponować nowe metody, które w odpowiedni sposób sprostają takim pytaniom, no pytaniom coraz trudniejszym, jaki jest wpływ poszczególnych instrumentów polityki gospodarczej, w jaki sposób rozwijają się te procesy, w jaki sposób podejmowane są decyzje przez konsumentów. I w ostatnim czasie to, co zaczęło dominować, to są oczywiście wielkie bazy danych i w ekonometrii zaczynają się rozwijać metody w obszarze szeroko rozumianej ekonometrii, które to metody pozwalają, zastanawiam się jak to dobrze powiedzieć, ale pozwalają uzyskać jak najlepszą informację z tych ogromnych zbiorów danych. O może tak. Czyli to jest jakby troszkę już teraz data science, ekonometria? Oczywiście, częściowo tak. Tak. To, co się nazywa data science, częściowo jest jak gdyby fragmentem takiej szeroko rozumianej ekonometrii. Tak, niesamowite. Czyli mówiąc krótko, jak ktoś chciałby się zajmować data science, ale właśnie z elementami społecznymi i ekonomicznymi, to ekonometria? Tak, to ekonometria. Tak, to właśnie ekonometria. To nie, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, oczywiście. Tak, dlatego, że te metody, które przy pomocy których możemy operować na tych wielkich bazach danych i z nich zrobić dobry użytek, to są metody bardzo często mechaniczne. Czyli takie, gdzie ten, nazwijmy to, element teorii, która się za tym kryje, jest, albo go w ogóle nie ma, albo jest bardzo niewielki. Natomiast metody ekonometryczne to są metody, które w dużym stopniu wykorzystują teorię ekonomii. Czyli gdzieś jest jeszcze ten dodatkowy element w postaci teorii. A czy badania operacyjne to jest... Tak, to jest element ekonometrii, tak, szeroko rozumiany. Mhm. Tak. Bo z tego, co rozumiem wobec tego, to bardzo szeroki jest zakres zastosowań ekonometrii. Można... Ogromnie. To co można robić po studiach? Bardzo wiele rzeczy. Same metody, można powiedzieć tak, że ekonometria to wiele dyscyplin ma to do siebie, więc ekonometria nie jest niczym specjalnym. Dzieli się na dwa takie główne nurty. To jest teoria ekonometrii i to są metody. No i to jest ta właśnie statystyka matematyczna, tylko w odpowiedni sposób rozwijana. A z drugiej strony aplikacja tych metod. I aplikacja tych metod, wracam do tego wątku, mianowicie te metody przede wszystkim są odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie, które generowane jest ze strony nauk społecznych i ekonomii, ale także ze strony biologii, ze strony medycyny, biomedycyny, dlatego że tam też są potrzebne badania ilościowe. I to są metody ekonometryczne. Jest takie czasopismo, nazywa się Biometryka, na którego łamach opublikowane dziesiątki metod ekonometrycznych. Właśnie w biometryce. A to była odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony biologów, ze strony medyków. Trzeba było
te metody zaproponować, no mówiąc trochę szkolnym językiem, wynaleźć, tak? Żeby rozwiązać pewne problemy, które były postawione przez inne środowisko, nie środowisko ekonomistów. Ale wracam do tego podziału, czyli ekonometria, teoria ekonometrii i zastosowania, czyli tak zwana ekonometria stosowana. Wiem, że ty jesteś, przez skromność tego nie wspomniałeś, ale jesteś autorem bodaj najpopularniejszego podręcznika właśnie z tego zakresu. Powiedz, czy miałoby sens, żeby osoba, która jest w szkole średniej, do czegoś takiego zaglądała, czy to jest raczej nie ten poziom skomplikowany? Myślę, że oczywiście, dlatego że tam dwa pierwsze rozdziały nie są to prezentacja tych najprostszych metod, ale pewnych konceptów jest robiona nie przy wykorzystaniu rachunku macierzowo-wektorowego, tylko skalarów. Czyli dwa pierwsze rozdziały, to oczywiście myślę, że mogą być z powodzeniem. Czyli żeby na przykład się rozeznać, czy to jest coś ciekawego. Tak, z powodzeniem ciekawego. Mogą być studiowane przez uczniów szkoły średniej. To jest podręcznik, no nie, może w takich kategoriach amerykańskich to bym powiedział, że to jest intermediate. To nie jest advanced, jest intermediate. No ale nie jest introductory. Więc no, to jest gdzieś pomiędzy. To jest sformalizowane. No dlatego, że to musi być sformalizowane, bo taka jest natura tej dyscypliny. Natomiast są także książki, które pokazują zastosowanie tych metod. Niektóre z nich mojego albo współautorstwa, albo pod moją redakcję, ale wielu innych autorów. Więc można sięgnąć. Natomiast oczywiście byłbym niezmiernie rad, gdyby ktoś z młodych kolegów, jeszcze uczniów szkoły średniej, zechciał sięgnąć do mojej książki. Zapraszamy, słuchajcie. I zobaczył. To oczywista sprawa. No, jeśli ktoś się chce zajmować potencjalnie, nie jest pewna, zajmować się ekonometrią, to co to kosztuje? No, przeczytać dwa rozdziały, zobaczyć, to jest dla nich. To... Tak jest. Myślę że to, tak. Być może taki eksperyment by pomógł. Dobra, ale wyobrażam też sobie, że na pewno są jakieś przedmioty, na których warto się skupić trochę bardziej niż na matematyka pozostałych. W szkole. Jeżeli mówimy o takim układzie przedmiotów szkolnych, to matematyka. Tak, tylko że chciałbym być dobrze zrozumiany. Otóż jeśli chodzi o ekonometrię, o te kierunki studiów, gdzie metody ilościowe są wykorzystywane w szerokim zakresie, to nie jest wymagane jakieś nadzwyczajne uzdolnienia matematyczne, po prostu rzetelna wiedza z matematyki. Dlatego, że ci, którzy mają coś, co się nazywa matematycznym talentem, to oczywiście myślą o albo matematyce teoretycznej na uniwersytetach, albo o matematyce stosowanej na politechnikach, na bardzo zmatematyzowanych kierunkach. Te kierunki, na tych kierunkach przydaje się matematyka, oczywiście, ona jest wymagana, ale w takim stopniu powiedziałbym dobrym. Natomiast nie wybitnym, tak? Żeby to była jasność. Tak. Czyli że rozumiem, to nie trzeba być geniuszem matematycznym, nie, absolutnie. Tylko trzeba mieć opanowany pewien warsztat. Tak. Właśnie o tym myślę. Okej, to jest dobra wiadomość, myślę, że dla wielu z słuchających osób. Natomiast trochę się tak zastanawiam, w jaki sposób się można myśleć o swojej karierze w przyszłości? Czy to już na etapie szkoły średniej można myśleć o tym, co ja będę robił w przyszłości, czy to ma sens? Wiem, że w niektórych dziedzinach to bardzo jest istotne, żeby już sobie projektować swoją karierę. Ja myślę, że to trochę zależy od rysu osobowościowego, od charakteru, na ile takie dalekosiężne plany pomagają w podejmowaniu jakichś decyzji, a na ile one blokują, więc to każdy musi trochę rozstrzygać indywidualnie, ale ja sam zwykle planuję z dużym horyzontem, więc mnie tego rodzaju postępowanie jest bliskie. Gdzie można sobie wyobrazić dalsze swoje życie? No, to jest oczywiste, co powiem, że w nauce, ale to jest wąska grupa ludzi, która osiądzie w nauce. Natomiast ekonometria i te narzędzia, te metody mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba zrobić użytek z danych. I ten użytek wykracza poza procenty, żeby to już wprost tak określić, i jakieś tabelaryczne zestawienia, czy jakieś wykresy kołowe. Więc tam, gdzie trzeba pogłębić tę analizę, no to wtedy oczywiście trzeba zastosować metody. A gdzie to się dzieje? No dzieje się w bankach, dzieje się we wszelkich takich ośrodkach analitycznych, które są na potrzeby firm konsultingowych, firm ubezpieczeniowych. No wszędzie tam, gdzie z danych robi się zaawansowany użytek. No tak to
tak to określę. Bo można sobie to wyobrazić w następujący sposób. No jest pewien materiał statystyczny i w tym materiale statystycznym jest zawarte bardzo wiele informacji, ale one nie są widoczne tak od razu. Więc trzeba zastosować pewne metody, żeby te informacje wydostać z tego zbioru danych. No i w zależności od tego, jakiego typu jest to zbiór danych i o jakie informacje chodzi, to stosuje się różne metody. No i tego uczy ekonometria. Super, wiesz, to tak jak to mówisz, to bardzo mi to rozjaśniło. Czyli krótko, ktoś, kto się zajmuje analizą danych, powinien mieć dobry warsztat ekonometryczny. Tak, oczywiście, tak. I to o tyle mi też rozjaśnia sytuację, że ja się nieraz skontaktuję i spotykam z ludźmi, którzy się zajmują data science, a brakuje im pewnego warsztatu metodologicznego. Czyli na przykład nie mają tego, o czym ty mówisz, że nie mają pomysłu, która metoda będzie dobra do tej analizy, a która nie, która tylko, nie ma sensu statystycznego. Tylko dość mechanicznie aplikują. Tak, tak to, mają to jest guzik w software, to klikają tak, i to jest wyskakuje. My nie uczymy software'ów. Oczywiście też, to jest jasne, ale my nie uczymy w jaki sposób obsługiwać programy. My uczymy tego, w jaki zaawansowany sposób używać te metody. Dlatego niekoniecznie te metody trzeba rozwijać, ale trzeba je na tyle dobrze znać, żeby wiedzieć, którą metodę zaaplikować w jakich okolicznościach. A w tym nie pomoże żaden, choćby najlepszy software. To trzeba mieć tę wiedzę. No i tego nauczamy na metodach ilościowych. Te kierunki różnie się nazywają. W Łodzi taki kierunek nazywa się ekonometria i analityka danych. To bardzo dobrze mówi o tym, o co tak naprawdę chodzi. Ekonometria i analityka danych. Ale na innych uczelniach nazywają się te kierunki nieco inaczej, ale za każdym razem chodzi o to samo. Super. A powiedz, komu byś odradzał wybieranie się na ten kierunek? O, nikomu. To jest takie super? Tak, myślę, że tak. Myślę, że nikomu. Tylko trzeba oczywiście poznać troszkę siebie. Tak, no zdecydować, czy to pociąga, czy to jest interesujące, czy o to chodzi. Jeżeli kogoś nie interesują procesy społeczne i badanie tych procesów, a interesuje go na przykład i fascynuje biologia, no to rzecz jasna, to raczej nie, tak? Dlatego że ekonometria to przede wszystkim procesy społeczne. Dobrze, a powiedz mi, co ciebie najbardziej tak zaciekawiło, wzbudziło twój entuzjazm w całej twojej karierze zajmowania się tą dyscypliną? Zaskoczyło. To w ogóle jest fascynujące. Ja jestem zaskoczony każdego dnia. Czyli mówiąc krótko, jak prowadzisz badania, rozumiem, że widzisz... Tak, te wyniki często nie są oczywiste. Bo to nie jest tak, jak się wielu wydaje, że to są metody, które potwierdzają naszą intuicję. No, gdyby tak było, to powiedziałbym, to byłoby kompletnie nieinteresujące. Bardzo często materiał statystyczny prowadzi nas do pewnych wniosków, które wcześniej nie były takie oczywiste, albo w ogóle wydawało się, że to nie jest ten kierunek. Jedna z takich prominentnych postaci w ekonometrii, profesor Katarina Juselius, powiedziała kiedyś, i to jest taki cytat, który często jest wywoływany, "Let data speak." Czyli pozwólmy danym przemówić, ale żeby one przemówiły i pokazały, co ukrywają, no do tego są potrzebne te metody. No tak, bo niektórzy mają takie podejście, że mam założenie i będę te dane, ile się da, żeby... Tak, oczywiście. Znaczy, jeżeli dane nie potwierdzają mojej intuicji, to tym gorzej dla tych danych. No, to ja je zmuszę. Nie. To właśnie o to chodzi, żeby to robić z taką... Lawrence Klein, laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii w 80 roku, ekonometryk, on powiedział o modelowaniu ekonometrycznym i o ekonometrii, że to wymaga it needs tender loving care. No i ta fraza o takiej czułej delikatności to jest coś, co też w ekonometrii się pojawia. Tak, to trzeba robić z taką czułą delikatnością. To znaczy, trzeba w sposób zdecydowany dane pytać, co one ukrywają. Co do tego nie ma wątpliwości. No, ale nie można tego robić zbyt brutalnie. Czyli nie na rympo. Nie, absolutnie, bo to zniszczy te dane, tak? One nie będą chciały pokazać tego, a my będziemy do tego zmuszać. Nie, to trzeba zrobić w sposób czuły, delikatny, ale konsekwentny. Jedna rzecz tutaj, którą wspomniałeś, też myślę, jest warta podkreślenia. Jeżeli ktoś ma żogę Nagrody Nobla, to z ekonometrii rozumiem może, ale kurczę, to musi być w ekonomii wobec tego. Tak, to jest wtedy Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii i większość laureatów Nagrody Nobla z ekonomii, zdecydowana większość, to są ekonometrycy. Ha. No tak, oczywiście. To są ekonometrycy, którzy
badali, to nie są teoretycy ekonomiści, którzy badali procesy społeczne przy pomocy metod ilościowych. Oczywiście, no to mógłbym wymienić bardzo wielu. Dobra, czyli mam pierwszą radę. Jak chcecie Nobla, to uderzę, jak w dym ekonometria. I zresztą to ekonometrycy dominują w bardzo wielu innych obszarach. No w finansach na przykład. Dobrze, jak się otworzy jakiekolwiek czasopismo z dziedziny finansów, no takie międzynarodowe czasopismo, no to są metody, to jest ekonometria, to są badania ilościowe. Tam nie ma takie teoretyczne rozważania z tego zakresu, to jest rzadkość. To są oczywiście stawiane bardzo interesujące hipotezy, ale potem weryfikowane empirycznie na podstawie danych, a żeby to zrobić, to trzeba być ekonometkiem. Okej, czyli nawet jak ktoś myśli o takim głęboko analitycznym badaniu danych finansowych, to też ekonometria byłaby niezrzeczna. Tak, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Tak? Mm-hmm. Metody ilościowe, tak? Bardzo, bardzo szeroko rozumiane, no bo tu może być spór, gdzie kończy się ekonometria, a gdzie pojawiają się nieco inne badania ilościowe, które na przykład do estymacji parametrów nie wykorzystują estymacji właśnie, tylko na przykład metody kalibracji. No to czy te metody to jeszcze jest ekonometria, czy nie, ale to jest spór, o którym myślę, że nie warto w tej chwili w niego chodzić. Okej. Jak pomyślimy o tych młodych ludziach, którzy muszą wybrać sobie kierunek studiów, jakie jeszcze byś miał dla nich rady, które mogą być takie nieoczywiste? To wymaga na pewno dużego zaangażowania. Mhm. Dlatego, że z pewnością te kierunki są odbierane przez studentów jako jedne z trudniejszych. Na wydziałach nauk ekonomicznych, w uniwersytetach ekonomicznych, w wyższej szkole handlowej, więc one wymagają dużego zaangażowania, dlatego, że to jest, nawet jeśli to jest zastosowanie metod, no to trzeba te metody dobrze poznać. Więc nie chcę, parafrazując powiedzenie Churchilla, powiedzieć, że obiecuję tylko krew, pot i łzy. Nie, wiele satysfakcji. Co do tego nie ma wątpliwości. Zresztą absolwenci, w zasadzie jeszcze nawet nie absolwenci, bardzo często na studiach pierwszego stopnia tych kierunków, już na trzecim roku, większość studentów gdzieś pracuje, bo oni są na tyle interesującym materiałem, że się tak wyrażę, dla tych firm analitycznych, że z tych dobrych uczelni to są wyławiani już w trakcie studiów. Bo to jest najlepszy dowód, że jest popyt na tych, którzy wiedzą, jak z danymi postępować. Okej, czyli to rada jest taka, żeby się nie przygotowywać na szybkie, łatwe zdobycie dyplomu. Nie, to na pewno nie. Ale to na pewno jest bardzo solidna wiedza. Ale też łatwo będzie znaleźć dobrą pracę. To jest też ważna rzecz. Wydaje mi się, że mówię to z całą odpowiedzialnością i pewnością. Tak, jeżeli ktoś będzie mieć dobre wyniki na studiach i tych właśnie studiach, to ze znalezieniem pracy nie będzie mieć trudności na pewno. Super, to jest na pewno ważna wiadomość dla naszych słuchaczy i słuchaczek. A powiedz mi, czy w twojej karierze zawodowej, bo już trochę lat się tym zajmujesz i zajmujesz, jak wiemy, no, na poziomie światowym, czy przychodzi ci do głowy coś zabawnego, jakaś anegdota, coś, co z ekonometrią kojarzy się, ale właśnie na wesoło? Wprost nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To dość trudne. To jest poważny temat w końcu. Tak, bo to jest poważny temat, ekonometria. Ale jest z jednej strony poważne, ale z drugiej strony przynoszące taką ogromną satysfakcję i to czasami oczywiście są takie sytuacje nieoczekiwane, które nie nazwałbym zabawnymi, ale nieoczekiwane. Kiedy nagle okazuje się, że w danych kryje się coś, o czym wcześniej nikt nie myślał. I ta satysfakcja z takiego właśnie odkrycia, że można postawić hipotezę, zweryfikować, pokazać, że ta hipoteza znalazła potwierdzenie w danych. To daje taką ogromną satysfakcję. Ale generalnie rzecz biorąc, środowisko ilościowców to są osoby bardzo, bardzo pogodne, dowcipne. Dopiero co wróciłem z konferencji, gdzie poza poważnymi tematami, także oczywiście dyskutowanymi w kuluarach, było całe mnóstwo żartów i takiej dobrej atmosfery. To nie jest specjalnie liczne środowisko, dlatego że to z oczywistych powodów środowisko ekonomistów jest znacznie liczniejsze. Środowisko ilościowców, ekonometryków znacznie mniejsze, ale znakomita większość tych osób, o których w tej chwili mogę pomyśleć, to są naprawdę sympatyczne, otwarte na świat osoby. Właśnie być może przez to,
że muszą mieć do czynienia z materiałem statystycznym, prawda? Że muszą być otwarte na nowe pomysły. Nie mogą się zamykać. To być może to w pewnym sensie kształtuje charakter. To zapytam może inaczej. Co ciebie zaskoczyło, albo co myślisz, że może zaskoczyć osobę, która no, wysłuchawszy tego wywiadu, wybierze się na ekonometrię? Jakie będzie zaskoczenie, coś, o czym nie pomyślała, będąc jeszcze w szkole średniej? Że to, jeżeli się w to wejdzie, to okazuje się łatwiejsze i znacznie takie logiczniejsze, niż wydaje się wcześniej. I że wielu tych rzeczy nie trzeba nauczyć się na pamięć. Tak jak w wielu innych dyscyplinach, gdzie po prostu no, trzeba opanować ileś podziałów, ileś definicji. Tutaj jedno wynika z drugiego. Super ciekawe. I to też temat, który się często pojawia w naszych rozmowach, że no, materiał pamięciowy... Troszkę się od tego odchodzi. Dogłębne rozumienie. Tak. To zdecydowanie w ekonometrii to zdecydowanie jest dominujące. Tak. Nie pamięciowy materiał, tylko pewna logika. Tak? Ale także wiele intuicji. No, takiej troszkę jak w matematyce w szkole, tak? Że jak się coś tam próbuje dowieść, tak? Wyprowadzić ze wzoru, no to trzeba mieć taką intuicję i taką ciekawość, co z tego wyniknie, a może w takim razie rozłożymy ten kwadrat w jakiś inny sposób, tak? I nagle coś się poskraca i jest wynik. I to jest ta satysfakcja, która z tego płynie. Więc myślę, że coś podobnego jest w ekonometrii, ale to jest w powiązaniu także z materiałem statystycznym. Więc taki styk metod, które wydają się dość abstrakcyjne, ze światem prawdziwym. No bo dane to jest nic innego jak rejestracja świata. A i ten styk, tak, to jest ekonometria. Być może tak powinienem powiedzieć na samym początku. Super. Słuchaj, ostatnie pytanie, ale powiedz teraz tak szczerze, z ręką na sercu. Poleciłbyś studiowanie ekonometrii komuś z rodziny? Tak. Serdecznie dziękuję moim Państwa gościem, był profesor Aleksander Welter.